Dzień dobry, witam Was serdecznie u mnie na kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na serię cudów designu. Bohaterami dzisiejszego spotkania jest Eryka i Jan Drostowie. Jest to niezwykły projektowy tandem, który od lat 60. XX wieku zdziałał cuda w przestrzeni szkła prasowanego na naszym polskim rynku. Ostatnio miałam ogromną przyjemność podziwiać wystawę ich niemalże 40-letniej pracy, która znajduje się w Muzeum Gdyńskim, w Muzeum Narodowym. I w związku z tym stwierdziłam, że koniecznie muszę Wam opowiedzieć o pracy, którą wykonali dla polskiego designu, ponieważ są to naprawdę unikatowe dzieła. Zanim jednak pokażę Wam, co ciekawego, co pięknego stworzyli, zacznijmy od samego początku. Jak to się stało, że Jan oraz Eryka Drostowie zaczęli zajmować się szkłem prasowanym? Zaraz po studiach Jan Drost trafił do huty szkła Ząbkowice, gdzie objął stanowisko kierownika wzorującego. Wyobraźcie sobie to. Gość jest ledwo po studiach i jest głównym kierownikiem zarządzającym wzornictwem w hucie szkła. Jest to moim zdaniem ogromne wyróżnienie i to sygnał, że jest to ktoś, kto naprawdę ma niesamowite pomysły. 4 lata później do jego zespołu dołączyła Eryka, potem stali się małżeństwem i tak jest do dnia dzisiejszego. I przez 40 lat tworzyli niezwykłe szklane kolekcje. Aby zrozumieć jednak fenomen ich produktów, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, w jakiej technologii tworzyli niezwykłe wazony, wazy, czy też różnego rodzaju patery i szkło użytkowe. Huta szkła w Ząbkowicach zajmowała się szkłem prasowanym. Jest to trochę inna technologia niż szkło dmuchane. Niestety, szkło prasowane jest takie troszeczkę drugoligowe, jeżeli chodzi o rozwiązania szklane. Szkło dmuchane jest bardziej plastyczne, jest bardziej przejrzyste, czyste. I to właśnie szkło dmuchane z takimi brylantowymi nacięciami było w tamtym czasie bardzo popularne. Natomiast szkło prasowane było wykorzystywane do tworzenia rozwiązań, które trochę miały imitować te bardziej szlachetne rozwiązania, czyli po prostu starało się udawać coś dobrego. Jak to z projektantami bywa, nie każdy byłby zadowolony z tego, że trafia do materiałów, które niekoniecznie są te najbardziej szlachetne. Dlatego właśnie Jan i Eryka uznali, że te negatywne cechy, które posiada szkło prasowane, przekują w walory i stworzą coś naprawdę wyjątkowego. I tak się stało. Ich główną intencją było stworzenie produktów, które będą bardziej nowatorskie, które będą bardziej nowoczesne, będą miały pewnego rodzaju polot. Wiedzieli, że nie mogą tworzyć tak jak ze szkła dmuchanego, że nacięcia takie brylantowe też nie zostaną uzyskane w taki estetyczny sposób, jak to jest właśnie w przypadku innego materiału, więc zaczęli szukać innych rozwiązań, które mogli zastosować przy szkle prasowanym, którego bardzo dużym walorem jest plastyczność oraz również wielobarwność, na którą się Drostowie zdecydowali. Zrezygnowano ze szlifu brylantowego, natomiast zdecydowali się na dekoracje bardziej reliefowe. Nie chcieli z dekoracji rezygnować. Chcieli eksperymentować i stworzyć coś naprawdę pięknego, zdobnego na polskie stoły. Zaznaczmy jeszcze, że produkty, które powstawały w Ząbkowicach, były tworzone na dużą skalę. To nie były pojedyncze unikaty, które były tylko dostępne dla kolekcjonerów i znawców sztuki, to były produkty dostępne dla każdego. Więc nawet teraz, po tylu latach, nawet jeżeli to szkło i ich produkty nie tylko rozsiały się po całej Polsce, ale również za granicę, nadal ich rozwiązania są dostępne i możemy je kupić. Skoro już wiemy, jak wyglądała sytuacja projektowania w szkle prasowanym oraz jakie główne założenia i pomysły mieli Państwo Drostowie, to pokażę Wam teraz główne kolekcje, z których są najbardziej znani, ale też te, które bardzo mnie się osobiście podobają i bardzo chciałabym stać się ich posiadaczką. Eryka między innymi na swoim koncie ma przepiękną zestawę, która nazywa się Conti. Jest to zestawa, która w ogóle została wpisana do nurtu szkła funkcjonalnego. Dlaczego? Ma niezwykle prostą formę. Jest to zestaw różnego rodzaju talerzy, podstawek, które
mogą w siebie wchodzić nawzajem, czyli są takie jakby sztaplowane jak krzesła. I dzięki temu na największej paterze możemy zmieścić całą kolekcję, więc bardzo łatwo się przechowują. Trzeba zaznaczyć, że na samym początku cała ta kolekcja była zupełnie gładka, natomiast z uwagi na to, że szkło prasowane jest mniej doskonałe w swojej przezierności, zdecydowali się na dodanie dekoracji, czyli takich bąbelków jakby, które możecie zaobserwować. Dzięki temu te niedoskonałości w przejrzystości szkła nie są tak widoczne. No a oczywiście cała kolekcja też jest dzięki temu bardziej zdobna. Natomiast jeżeli chodzi o Jana Drosta, on zasłynął między innymi z kolekcji Radiant. Jest ona niezwykła dlatego, że fakturowość i przestrzenność każdej bryły jest tutaj bardzo rozedrgana. Mianowicie każdy wazon, popielnica czy talerz w tej kolekcji zwieńczony jest u góry szklanymi kulkami. Zobaczcie, jakie niesamowite rozwiązanie. Kolejna kolekcja, na którą warto zwrócić uwagę i która jest niezwykle popularna, to Asteroid. Jest ona oczywiście bardzo dekoracyjna dzięki swojej fakturze, natomiast fajną historię opowiada Jan Drost o pomyśle na wazony z tej kolekcji. Każdy wazon, który powstał w kolekcji Asteroid, został złożony tak naprawdę z dwóch talerzy. To jest też przykład bardzo nietypowego podejścia do szkła w tamtym czasie, ponieważ wazon zwykle był owalny w swoim przekroju, a tutaj dzieje się coś zupełnie innego, nowatorskiego. I kolejna kolekcja, na którą warto zwrócić uwagę i jest jedną z moich ulubionych, to kolekcja Wieża. Kolekcja, która ma zastosowane poziome dekoracje takich właśnie fakturowych przejść i uważam, że jest jedną z najbardziej takich ciekawych. Oczywiście jest bardzo dużo różnych kolorów, tak jak w każdej innej kolekcji. Jestem bardzo ciekawa, czy szkło od Eryki i Jana Drostów przypadło Wam do gustu, czy w ogóle znacie te produkty, bo może tak być, że u Waszych babć, dziadków w kredensach takie egzemplarze stoją do dzisiaj. Wiele egzemplarzy z kolekcji Drostów są cały czas dostępne na różnych OLX-ach, różnych aukcjach. Można takie produkty wyszukać, mają przeróżne ceny, ale już większość ludzi zorientowała się, że nie są to byle jakie rzeczy, więc te ceny idą w górę. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Cudów Designu.